Panie marszałku, Wysoka Izbo, jako poseł z Pomorza chcę zapytać, dlaczego rząd w budżecie na 2023 rok nie przewidział ani złotówki na obwodnicę Kwidzyna. Rada Miejska w Kwidzynie w 2019 roku podjęła uchwałę o ujęciu obwodnicy miasta Kwidzyna w rządowym programie budowy 100 obwodnic małych miast w Polsce. Podjęła ją jednogłośnie, ponad podziałami politycznymi. Tak ważna jest to inwestycja. Od wielu lat apelują o to również mieszkańcy. Popieram te działania samorządu i mieszkańców, dlatego złożyłam poprawkę do budżetu państwa na 2023 rok, przyznającą środki na tę obwodnicę, co przyspieszyłoby pracę. Pytam się, dlaczego posłowie PiS, nawet ci z Pomorza, jej nie poparli. Zwracam uwagę, że zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego do 2030 roku w punkcie rozwój regionalnej sieci drogowej podkreślają konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane poprzez budowę obwodnic, między innymi Kwidzyna. Dodatkowym argumentem za realizacją tej obwodnicy Kwidzyna jest fakt, że powstała już wielobranżowa koncepcja budowy tej obwodnicy. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na ten cel wydano już 746 tysięcy złotych. W związku z tym apeluję do posłów o poparcie tej mojej poprawki o pieniądze na budowę obwodnicy Kwidzyna. I proszę zwłaszcza posłów PiS, którzy do tej pory nie popierali pieniędzy na tą obwodnicę, żeby jednak poczuli się do tego, że są posłami z Pomorza i poparli ją. Dziękuję.